Nie wiem, gdzie jestem. Nasza historia tym razem zaczyna się na 20-metrowym drzewie, które nie ma żadnych gałęzi, ma gładką korę i generalnie to nikt nie ma pojęcia, jak się tam znaleźliśmy. Co działo się wczoraj w nocy? Tego też nikt nie pamięta. I uwaga, musimy jak najszybciej zeskoczyć, bo drzewo pali się od góry i za chwilę ogień nas dosięgnie. Na dole widać trzy opcje, które być może nam pomogą. Pierwszym wyborem jest wielka, około 2-metrowa kupa liści i krzaków, a także drobnych gałęzi. Druga rzecz to staw. Taki nieduży, niemały. Powiedzmy 10 na 10. I ostatnia opcja to wielki 10-metrowy kamień. Co będzie najlepszym wyborem? Na co twoim zdaniem warto skoczyć, aby przeżyć? Możesz teraz zatrzymać to nagranie, daj sobie 10-15 sekund. Pamiętaj, decyzję trzeba podjąć jak najszybciej. Okej, chyba mało kto wybrał kamień. Czy ktoś wybrał skok na kamień z 10 metrów? To jakieś czwarte piętro, biorąc pod uwagę, że przeciętne mieszkanie ma jakieś 2,5 metra. Okej, mimo wszystko, nawet jeśli mieszkasz na trzecim, to wyjdź teraz na balkon i zastanów się, jak mógłby skończyć się taki skok na beton. Owszem, człowiek człowiekowi nierówny i pewnie jakiś osiedlowy kaskader po pijaku skakał z czwartego piętra i obdarł sobie tylko kostkę. Ale ja jednak podziękuję. Staw, czyli woda, czyli wszystkie filmy akcji, w których spektakularne skoki kończą się właśnie w wodzie. Skaczesz z rozpędzonej motorówki do wody? Jest okej. Z helikoptera? Jest okej. Z wieżowca na skraju klifu? Też się uda. Natomiast w życiu podobno nie jest to takie oczywiste. Różne mądre wytyczne mówią o tym, że woda z pewnej wysokości działa jak beton. Wie to każdy, kto na basenie skoczył na tak zwaną dechę, czyli na brzuch. Wtedy zapiera nam dech w piersiach. Jako wiejski filozof mogę z dużym prawdopodobieństwem oszacować, że gdybyśmy źle trafili, źle ułożyli nogi, przekręciłoby nas na plecy, na brzuch, a nie wiem jak zachowuje się ciało przy spadaniu z 20 metrów, nie pracowałem nigdy w Hollywoodzie, to podejrzewam, że wtedy nie tylko odbiłby mi się świąteczny bigos, ale mogłoby połamać mi żebra i inne przydatne narządy. Ale możemy nawet pominąć ten beton, czy jest to śmiertelny skok z 10, czy 20, czy dopiero 50 metrów. Bałbym się także, a właściwie zwłaszcza, głębokości wody. Że może być za głęboko? Wręcz przeciwnie, że może być zbyt płytko. W takich 20 metrów potrzebowałbym jakieś 5 na zanurkowanie. Przy 2 metrach, czy co gorsza przy 1 metrze głębokości wody, mógłbym kolanami przyozdobić sobie ramiona. Zostaje zatem sterta liści i to byłby mój wybór. Owszem, nie wiem czy nie ma tam jakichś grubych gałęzi, jakichś sęgów, ostrych elementów drewna. Natomiast liście mogą zadziałać jak taka wielka poducha amortyzacyjna. Nawet spadając w krzaki, prawdopodobieństwo na przeżycie wzrasta. Być może zdarzyło ci się słyszeć historię o ludziach, którzy spadali z dużych wysokości i przeżyli, bo zahaczyli o drzewo, padli w żywopłot i tak dalej. Ma to sens, bo każda taka gałązka działa jak sprężyna, która przejmuje część energii. Czy zatem popierasz mój wybór? Idziemy dalej. Otrzepaliśmy się po upadku, można kontynuować podróż. Idziemy zatem leśną drogą, drobne zarośla, kilka strzelistych sosen, aż tu nagle biegnie dzik, szarżuje, prosto na ciebie. Co zrobisz? 1. Uciekam, dziki są grube i powolne, na pewno mnie nie dogoni. 2. Pod ręką leży ogromny, sękaty kij, gdy dobrze nim przymierzę, trafię go prosto w łeb, a gdy trafię, to na pewno go załatwię. Czy opcja 3. Czekam, aż podbiegnie blisko i uskoczę w bok, bo dziki są niezwrotne. A zatem, jaki byłby twój wybór? Zacznijmy od początku. Dziki wcale nie są powolne. Taki dzik biega z prędkością 40 do 50 km na godzinę, czyli znacznie szybciej niż przeciętny człowiek, ale do tego jeszcze wrócimy. Bez większych problemów by cię dopadł i zahaczył kłami, zatem standardowa ucieczka może nie być najlepszym wyborem. To może zdzielimy go tą ogromną pałą. Czy naprawdę sądzisz, że taką 100-kilową bestię powalisz kijem? Skóra dzika jest tak twarda, że ciężko w nią wbić nóż. A czaszka takiej dzikiej świnki jest podobno twardsza od betonu. Na logikę.
Takie dwa samce walcząc ze sobą raczej nie miziają się noskami, tylko haratają szablami gdzie popadnie. Widziałem też filmiki w internecie, jak ludzie mało skutecznie bronią się przed atakiem dzika łopatą. Nasz kijek mógłby nie zrobić na nim dużego wrażenia. Zostaje ostatnia propozycja. Widziałem kiedyś materiał wideo, w którym stary leśnik opowiadał o takiej właśnie metodzie. Dzik szarżuje na kogoś, na coś, co uzna za zagrożenie, ale nie ma najlepszego wzroku i faktycznie w takim pędzie nie jest to istota zwrotna. Ewentualnie po kilku takich odskoczniach, gdyby dzik się nie znudził, szukałbym jakiegoś drzewa, za którym można się zasłonić lub na które można by się wdrapać. Mało prawdopodobne, że musiało to by być bardzo wysokie drzewo, bo dziki raczej nie potrafią chodzić po drzewach. Potrafią? A może ty masz jakieś inne rozwiązanie, czy też historię ze swojego życia, czy jakąś zasłyszaną z okolicy, jak warto bronić się przed dzikiem? Koniecznie podziel się tym w komentarzu. Idąc dalej, dochodzimy do leśnej polany. Znajdujemy się mniej więcej na środku takiej dużej, zielonej, leśnej łąki i nagle podbiega wielki, bezpański pies. Jest agresywny i głośno szczeka. Co można zrobić? Swoją drogą uważajcie na wyprowadzanie psów w lesie. Taki pies może dostać małpiego rozumu. Może na przykład pogonić zająca czy sarnę i zdarzały się zaginięcia. Można także dostać niemałą karę za psa bez smyczy i kagańca w lesie. Wracając do tego agresora, co można zrobić? 1. Patrzę mu głęboko w oczy i krzyczę z całej siły, aby go wystraszyć. Przy tym podnoszę ręce do góry. Pies uzna mnie za większego od siebie i odpuści. 2. Udaję drzewo, spuszczam głowę i czekam, aż mu się znudzi. Czy 3. Uciekam. Pies na pewno chroni swojego terytorium, więc uzna, że odpuściłem. A ty? Co wybierzesz? Takie było moje typowanie. 1 to moim zdaniem kiepski wybór. Prawdopodobnie pies się ciebie nie wystraszy. A jeśli nie wierzysz, rozejrzyj się. Psy mają to do siebie, że startują nawet do większych od siebie i dopiero gdy ten większy pokaże temu mniejszemu, kto tu rządzi, poprzez solidne poszarpanie go, to wtedy ten mniejszy się podporządkowuje. Zazwyczaj. Czy ty chcesz się gryźć z psem, który prawdopodobnie ma mocniejsze szczęki i pazury? Dlatego istnieje mała szansa, że pies, który właśnie szczeka i wydaje się być agresywny, odpuści na taką agresywną odpowiedź. To go tylko bardziej nakręci. Co do trzeciej opcji. Być może wiesz, ale psy instynktownie gonią swoje potencjalne ofiary. Zatem ucieczka jest dla takiego psa zachętą do akcji. A czy ty jesteś w stanie uciec przed psem? Przeciętny burek bez problemu rozwinie prędkość 35 km na godzinę. Duże psy około 50, a hardy nawet 70 km na godzinę. Natomiast przeciętny kowalski osiągnie jakieś 25, może 30. No chyba, że jesteś Usain Bolt. Wtedy biegasz jakieś 43-45 na godzinę. Jeśli nie jesteś, istnieje mała szansa na ucieczkę przed psem. Ja osobiście wybrałbym opcję numer 2. Być może tchórzliwa, ale bezpieczna i podobno rozsądna. Drzewo być może jest zbyt przekoloryzowane w tej opcji, ale stanie nieruchomo, unikanie kontaktu wzrokowego i trzymanie rąk blisko siebie jest propozycją dość bezpieczną. Nie prowokujemy, nie wykonujemy gwałtownych ruchów. Pies teoretycznie nie ma powodów, by nas atakować. Powiem ci, że miałem kilka takich sytuacji w życiu, gdzie wydaje mi się, że taka zimna krew i opanowanie mi pomogły. Być może nie były to dwa wielkie dobermany, które chciały mnie pożreć, ale z pewnością kilka razy uniknąłem poszarpanej nogawki czy pogryzienia. Jeśli tym razem udało się uniknąć problemów, idziemy dalej. W następnej części dochodzimy do wielkiego muru. Okazuje się, że ten mur jakby otaczał cały las, całe to miejsce, w którym się znajdowaliśmy. I są tam tylko jedne drzwi. Otwierając drzwi, widzimy tunel. I po przejściu tego tunelu, na samym końcu, widać troje drzwi. Tym razem są to ostatnie drzwi i to od nich będzie zależało, czy uda się przetrwać, czy nie. Jak wiesz, w ostatnich zagadkach zawsze daję je otwarte, żeby po prostu każdy mógł się wykazać w komentarzu. Dzięki temu poznaję wasze ciekawe rozwiązania, czasem naprawdę karkołomne pomysły i też ciekawe żarty. Zatem jeśli do tego momentu udało ci się przetrwać i twoje wybory zgadzają się z moimi, w jakiś sposób wydają ci się logiczne, to koniecznie dorzuć łapę w górę i napisz jakiś fajny komentarz. A tymczasem wracamy do naszego ostatniego pomieszczenia. W tym pomieszczeniu widzimy troje drzwi, a u góry nad drzwiami masz tabliczkę z napisami. Nawet się rymuje. A hasło głosi. Wiedeń zna. Wszy, sery, zięć. Cześć. Z gredem, łosie, odpędź, wzdęć. Poprawne drzwi to wszy. Czy na tej podstawie jesteś w stanie stwierdzić, które drzwi są drogą do wolności?
Dodam tylko, że jedyne drzwi pozwolą ci wyjść z tego cało. Pozostałe dwa wyjścia otwierają korytarze ze śmiertelnym gazem i kaput. Czyli tym razem uda ci się przetrwać, które drzwi to wszy, które pomogą wyjść. I tym razem się udało. Mam nadzieję, że twoje wybory były takie same jak moje. Jeśli i tym razem udało ci się przetrwać, to koniecznie daj mi o tym znać. A jeśli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to koniecznie kliknij ten przycisk subskrypcji. Bo już niebawem kolejne zagadki.